Witajcie, jest godzina 8 rano, 25 lipiec i chcę pokazać dzisiaj, jak wyglądają pięknie liście o tej porze dnia, liście kanny Stuttgart. To jest jedyna część dnia, kiedy pada na nią słońce. Za jakąś godzinkę, dwie to słoneczko schowa się i będzie tu cień. Tym samym liście są nieprzypalone. Zobaczcie, tak wygląda otoczenie. Kasztan, w oddali brzozy, świerk, wysoko, wysoko słońce, które zaraz się schowa. I tu rosną one, a obok wianecznik redy, Hedychium redy. Ja ten film zmontuję, jak będę tworzyła film o kannach, to będę chciała pokazać w jednym filmie wszystkie kanny, które mi zakwitły. Gdyż kwitną nieregularnie. Jedna przekwitnie, to druga zakwita, a nie mam ich zbyt wiele. Dobrze, spójrzcie. Także widać, że jest to idealne miejsce dla tej odmiany kanny. Żadnych brązowych czy innych plam nie ma. Żaden z liści. Powiem, że aż dziwne. Bo u mnie kanny bardzo często chorują. Mają zawirusowane liście. A to jest egzemplarz kupny. W tym roku kupiłam dwie sztuki. Przysłano mi je, ale wyglądały na zgniłe, na martwe. Zareklamowałam, przysłano mi kolejne dwie. Także reklamację uwzględniono jak najbardziej. I powiem wam, że te kanny to są te, które reklamowałam, a te, które mi dosłano, to z nich nic nie ma. Drugi egzemplarz kanny nie jest tak pięknie wybarwiony, a nie wiem dlaczego. Bo troszeczkę bardziej na lewo rośnie. Ma ciemniejsze liście, ciemniejszą zieleń. Malowniczo wygląda, nawet jak nie kwitnie. Kwiat ma na długiej łodydze o niepozornych pomarańczowych troszkę kwiatach. No i wygląda egzotycznie. Uwaga! Przekręcamy. Istne tropiki. I teraz tyłem do słońca. Ktoś powie, czym tu się zachwycać? Ale słuchajcie, powiedzcie, jak wiele jest roślin o przepięknych liściach, wyróżniających się spośród wszelkich innych. No jest niewiele. A świat kanny jest bardzo bogaty, bardzo bogaty. Są tak różne liście, kwiatostany. Nieraz właśnie liście robią lepszą robotę niż kwiatuchy. A wrzucę ten film jednak dzisiaj. A w ogóle to zapraszam też na kanał kolegi. On zna się na kannach, ma cudowne odmiany, niespotykane, takie kolekcjonerskie. Lecz i u niego w tym roku rosną różnie, nie tak jak w zeszłym roku. Taki mamy rok. Dla jednego lepszy, dla drugiego gorszy. Piotr Kanna w egzotycznym ogrodzie.
I jeszcze coś pokażę na zakończenie. Akurat ten kwiatuszek przyszedł, ale nie w tym. O niego tu chodzi. Spójrzcie, widzicie to wielkie coś. To jest kanna. Wyjątkowa, wyróżniająca się silnym, mega wzrostem. Nazywa się Canna Musafolia Grande. U jej podnóża rosną kanny wysiane z nasion w tym roku w styczniu i zakwitły. Także wysiewajcie. Proszę, zaraz podejdziemy. Wejdę tu na tą studnię, żeby z góry nagrać liście. Oj, też trudno jest dosięgnąć. Giganty, niczym u bananowców. Jeszcze nie kwitnie. To wyobraźcie sobie, jak będzie wysoki kwiatostan. Obrzeża przepiękne, bordowe. I teraz spójrzcie na samym dole. Jest jeszcze Musafolia rubra. Ja jej nie mam, przemarzła mi. W złym miejscu zimowana była. Niektóre mi właśnie przemarzły, niektóre nie. Kanny. Tu tworzy bulwy. Porównując z klasycznymi kannami, są to wielkie bulwy. Chciałabym jeszcze tą rubrę mieć ponownie, ale nie wiem, czy by miał kolega na zbyciu, bo to towar chodliwy. Proszę Państwa, przepiękne, przepiękne. I z drugiej strony tak wygląda w ziemi wychodzące. Gigant. Roślina gigant. Niczym krzew. Obok dalię. Chcę rozmiar liścia pokazać za chwileczkę. A żeby jakiś punkt odniesienia dać, przystawię do liścia wiadro 12-litrowe. Zobaczcie, jaka różnica. Jeden z liści, tylko jeden z liści. I mało tego, tu ze środka jeszcze nie wychodzi kwiatostan, kolejny liść. To jak wielkie urośnie to. Udanej niedzieli. Pozdrawiam, do widzenia.